I jedziemy, panowie! Siema mordy i wariaty, z tej strony Kamil, a wysłuchacie Kilka Słów o Legii, czyli najlepszy podcast o najlepszym klubie w Polsce. Dzisiaj ze mną tradycyjnie Marek bez zadęcia. Cześć wszystkim. A naszym gościem specjalnym jest Marek Saganowski, trzykrotny mistrz Polski jako piłkarz, trzykrotny zdobywca Pucharu Polski. Nie wiem, czy dwa medale dostałeś jako członek sztabu, czy jeden? Jeden dostałem, bo zasłużyłem na niego, a drugi dostałem, ale go nie odebrałem. Do Michniewicza nie odebrałeś? Nie, nie odebrałem, tak. Czemu? No bo nie zasługiwałem na ten medal, to nie moja robota. To przyszedł ktoś inny to zrobił i nie uznaję czegoś takiego, żeby mieć coś tam napisane. Jeżeli coś zrobiłeś konkretnego, to za to jest nagroda, a ja wtedy się nie czułem, żebym w tym sztabie był kimś. Okej. To tylko kilka słów podsumowania. Nasze fantazy. Marek, ty chcesz przejąć? Nie wiem. Mamy na 8 pozycję awansowaliśmy jako liga. Co więcej dodać? Ja się cieszę, bo miałem dobrą kolejkę. Zdobyłem chyba 47 punktów, więc jak na tą kolejkę całkiem nieźle. Fantazy się toczy. Klasyfikacja sierpnia, tam są bardzo małe różnice w punktacji. Tak samo w generalce. Zgłaszajcie się po nagrody, bo część z was nie odbiera tych nagród. A myślę, że są fajne. Są bilety na wschodnią, są bilety na silver. Voucher jest też... Tak, voucher do fanstoru na 50-100 zł, więc na całkiem fajne już wartości. Jeżeli na najbliższym meczu będzie powyżej 20 tysięcy osób, to też ten voucher będzie za kolejkę o wartości 100 zł, bo jest razy dwa wtedy. Więc no, można już sobie na przykład kupić koszulkę, nie wiem, z Karklitosem czy z kimś innym za całkiem sensowne pieniądze. Super. Patroni, sprawdzajcie nagrody, które są do odebrania też i zgłaszajcie się, jeśli którąś chcecie. No ogólnie dzięki za to, że nas cały czas wspieracie. Jeśli chodzi o typera, to masę osób trafiło idealny wynik, chyba ponad 20, jeśli mnie trafiłeś. Ja trafiłem, co cud jakiś. Także mecz z Widzewem idealnie nam siadł. Wpadajcie na stronę www.kilkasłowolegii.pl, żeby sobie sprawdzić te wszystkie konkursy, a my już przechodzimy do naszego gościa. Marek, może na początek to, co się działo ostatnio, bo wiem, że ty też masz kawałek historii z tym. Mówię o Karlitosie. Czyli w ogóle w sumie wszystkie trzy nazwiska, które były w przestrzeni medialnej, to znasz te osoby, czyli Pekhardt, Prijović i Karlitos, prawda? Najlepszy to wybór, czy byś poszedł w inną stronę? Kogo z tej trójki ty byś jako trener? Ja bym Pekhardta zostawił jednak, tak? To chłopak, który tutaj był, grał, zna dokładnie ligę, realia tej ligi. Jeśli chodzi o Karlitosa i o Prio, to wiadomo, oni byli parę lat poza Ligą Polską. Oczywiście są także dobrzy zawodnicy. Ale Pekhardt jest tutaj, byłby w takim ciągu, tak więc wydaje mi się, że on by najlepiej pasował. No ale pewnie trener zdecydował, czy tam dyrektor sportowy zadecydował o tym, kto, czy jakieś inne uwarunkowania zadecydowały o tym, kto tutaj podpisze tą umowę. No zobaczymy Karlitosa. Sam jestem w sumie ciekawy, na pewno dysponuje niesamowitym wykończeniem. Jest to zawodnik, który, no, który na pewno podniesie mocno ofensywę Legii. A myślisz, że on pasuje właśnie jako taka wysunięta dziewiątka do Legii? Bo... Bardziej dziesiątka na przykład. Tak, bo trener Vukovic no, nie był chyba do końca przekonany do tej roli dla niego, nie? Że tam wolał niezgodę Kulenowicza. A mam wrażenie, że Karlitosowi często gdzieś szuka nawet na skrzydle miejsca. Znaczy nie, z Karlitosem był taki problem, że chłopakowi, jak się mówiło, że ma grać na dziewiątce, to schodził gdzieś do boków na pozycję 11-7. No to próbowaliśmy znaleźć mu, dobrze, no to spróbujmy go na 7-11 i wtedy pakował się znowu za bardzo w rolę dziewiątki i tutaj gdzieś tam, jeśli chodzi o te aspekty taktyczne, dużo decydowało o tym, że Karlitos nie grał, no ale też trzeba przypomnieć, że Jarek Niezgoda był w bardzo dobrej formie, co nie złapał, co nie dotknął, strzelał bramkę. A to już chyba po odejściu Karlitosa.
No tak czy inaczej, no ale to odchodząc, Carlitos wcześniej strzelił kilkanaście bramek, ale WUKO, prowadzenie drużyny, czy system prowadzenia drużyny trochę odbiegał od tego, co robił Carlitos na boisku. No, Carlitos jest zawodnikiem, który może jak mu się da więcej swobody, to będzie więcej dawał. Mówisz o swobody taktycznej, tak? W tym poruszaniu się. Bo też mam takie wrażenie, nawet wczoraj z kolegą pewnie słucha, rozmawiałem o tym, że dla mnie to jest zawodnik, który ma problem z wypełnianiem założeń taktycznych, a także z pracą w obronie, prawda? I to chyba były, ja tak zakładam, że to były wasze główne zastrzeżenia do Carlitosa i stąd powiedzmy zaczął się jakiś tam lekki ferment. No dokładnie. Wtedy, kiedy Carlitos, można powiedzieć, został wybierany za najlepszego zawodnika i chyba Król Strzelców zrobił w Legii, to Legia nic nie osiągnęła, tak? Nic nie złapała, nic nie wygrała, nie było Pucharu Polski, nie było Mistrzostwa Polski, a najważniejsze jest tutaj trofeum dla zespołu. Ale tak reasumując, moim zdaniem jest to niezłe posunięcie ze strony władz Legii. On zna tą atmosferę i myślę, że będzie na pewno naładowany na tyle, że da dużo więcej jakości z przodu, a jeżeli teraz to, co żeśmy widzieli. Wydaje mi się, że czy będzie pasował? Myślę, że pokazuje tutaj Muci, że oni mogą razem grać. Oni to może być, że jeden może być czasami dziewiątką, dziesiątką, taki troszeczkę Radowicz i Duda. Carlitos wtedy z Królem Strzelców nie był, Angulo był w tym sezonie, a on był w Wiśle, Carlitos. Aha, ale to no tak, to ja to coś tam pokręciłem. Jeszcze, u nas był najlepszym strzelcem. Najlepszym strzelcem, tak. Jeszcze mam jedno pytanie. Tak jak sobie obserwuję dyskusję wśród kibiców, wielu obawia się tego, że może rozsadzać to szatnię. Czy on faktycznie jest taką bombą wybuchową, czy jest po prostu osobą, która bardziej myśli o sobie i chodzi swoimi ścieżkami? Nie, ja myślę, że nie. No, to wiadomo, że zawsze tam się mówi o takich sytuacjach, ale tam jest kilka osobowości mocnych. Myślę, że taki Josue, Jędza i kilku innych zawodników nie pozwolą mu czegoś zrobić. Ale jest indywidualistą. Ale kiedyś mój świętej pamięci pierwszy trener powiedział, mówi, jak chcesz być napastnikiem, to musisz być indywidualistą i musisz być chytry. I ja się z tym zgadzam. Po latach doszło do mnie, że tak napastnik się powinien zachowywać. No, czasami bywa tak, że się strzela i się nie strzeli, a można było być do pustaka. No, ale to jest oznaka tego, że ktoś jest nienasycony i chce strzelać jak najwięcej bramek. No wiesz, jak Lewandowski teraz odchodził z Bayernu, też takie głosy krążyły, że nie był ulubiony w szatni, bo był indywidualistą, egoistą w wielu sytuacjach. Też mi się wydaje, że to jest taka pozycja, jedna z niewielu na boisku, gdzie musisz tak być. Połowę świata nienawidzi Ronaldo, a połowę świata go kocha, tak? Patrzy się pewnie też przez pryzmat tego, co robi. No jest lewy, jest gwiazdą i niektórzy tego pewnie nie mogą zdzierżyć. Tak samo było z Carlitosem. Wtedy, kiedy on strzelał non-stop bramki, no, gdzieś ta Legia słabiej wyglądała, tak? Tak więc można było się tylko doczepiać. Carlitos był zadowolony. Ja sam pamiętam, że czasami przegrywaliśmy mecz, a okazywało się, że ja strzeliłem jedną bramkę czy dwie, no to ja byłem zadowolony. Tak, ja swoje zrobiłem i mogłem wyjść sobie spokojnie i być zadowolony z tego, że te bramki padły. W ogóle, jak tak sobie popatrzyliśmy i dzisiaj rozmawialiśmy z Kamilem, to ty w Legii miałeś też jako jeszcze za czasów gry całkiem fajnych napastników jako konkurencję. Orlando Sa, Nikolic, Prijović, Ljuboja, prawda? Ljubo, tak. Więc chyba najlepsi z ostatniej dekady. No jeszcze z Niezgodą później pracowałeś, prawda? Tak. Carlitosem, no to no, naprawdę spotkałeś się z najlepszymi z ostatniej dekady. Który uważasz, że był najlepszy? Pewnie Ljuboja, ale nie chcę sugerować. Czy nie Ljuboja właśnie? Nie. To jest tak. Ljubo bardzo dobrze grający tyłem do bramki. Mm. Bardzo dobrze grający. Orlando Sa bardzo dobry jeden na jeden.
Natomiast Prio, no to przepraszam, nie Prio, tylko Niko, bardzo dobre wykończenie. Jedno z lepszych, jakie widziałem. Pamiętam jeszcze takiego zawodnika jak Stanko Świetlica, który też miał bardzo podobne wykończenie, i kiedyś spotkałem się z Lambertem, który byłem w Southampton, później do Liverpoolu poszedł. Chłopak, który robił w każdej lidze robił króla strzelców, i tak samo było z Nikolicem. Tak więc Nikolic dla mnie no, najlepsze wykończenie, jakie widziałem w Legii. Jeden na jeden nie grał. Czy on był szybki? Nie był szybki. On po prostu miał timing. Bardzo dobrze grał na linii spalonego, bardzo dobrze grał, ale jak tylko dostał piłkę, przyjęcie i oddawał strzał, to był fajnie. Fajnie potrafił sobie znaleźć tą przestrzeń, prawda? Ponadto dobre rzuty wolne i jeszcze rzuty karne. No, Orlando Sa, szybki, silny zawodnik, też z niezłym wykończeniem. No ale to już nie było to co Niko. Prio tak dużo u nas bramek nie strzelał, bardzo ważne bramki strzelał jednak w pucharach, tak? Prawda. W pucharach zdecydowanie lepiej mu szło, no bo Nikolic więcej grywał. Ale z tych wszystkich, jakbyśmy tak poskładali tych zawodników, to byśmy złożyli może drugiego Lewandowskiego. Wiesz, no to wtedy wydaje mi się, że Legia by zarobiła 100 baniek na transferze, gdybyśmy ich poskładali, bo to naprawdę wtedy wychodzi napastnik kompletny, nie oszukujmy się. No bo myślę, że gaz, jakby miał taki gaz jak Orlandosa na tych pierwszych metrach, taką lewą nogę jak Lubo, wykończenie prawą nogą jak Nikolic i grać jak Prio w powietrzu, no to myślę, że taki robi nam się prawie taki lewy. No to prawda. Ale na chwilę jeszcze do Pycharda wrócił, bo jego wskazałeś, że chciałbyś zostać. Bo ja mam wrażenie, że to nie jest napastnik doceniany przez kibiców Legii. Możesz wytłumaczyć, dlaczego akurat jego wskazałeś? Wiesz co, Legia dosyć często, myślę, że w większości sezonów będzie grała, musi grać bokami. Zazwyczaj zespoły, które przyjeżdżają na Legię są bardzo mocno skoncentrowane w środkowej części pola, czyli tam wszystko jest poblokowane i tam naprawdę jest ciężko coś zrobić. Zdecydowanie lepiej Legii się gra już na wyjazdach, troszeczkę więcej jest tego miejsca, lub wtedy, kiedy zespoły dostają bramkę, to troszeczkę już się ten mecz otwiera. Ale zmierzam do tego, że bardzo dużo dośrodkowań jest. Nawet na ostatnim meczu tutaj byłem z Piastem Gliwice. To dużo, bardzo dużo dośrodkowań na pierwszy, na bliższy słupek, na dalszy słupek. I czego brakowało? No brakowało właśnie tam zawodnika o takich walorach, jaki jest Perhart. I w poprzednim sezonie nie poprzednio, tylko dwa lata temu, kiedy Legia zdobywała mistrza Polski za trenera Michniewicza, no to było ewidentnie było widać, tak? Mladenowicz w formie z dobrym dośrodkowaniem. Jura z prawej strony z bardzo dobrym dośrodkowaniem. To wystarczyło tylko po prostu dać szansę Perhartowi, żeby doszedł do piłki i były z tego bramki. I wydaje mi się, że to jest coś, co Legii by na pewno dużo więcej pomogło. Tomek się też w polu karnym super zachowuje, super się porusza. Nie? To jest jeden z moich zdaniem lepszych napastników, jaki widziałem w Ekstraklasie, jeśli chodzi o same zachowanie, poruszanie się w polu karnym. Szuka zejścia na ten bliższy, nie daje się złapać w kontakt z obrońcami. No i oprócz tego ma walory, jeśli chodzi o fizykę, tak, jest strasznie wysoki. Nie jest przy tym jakiś ubogi technicznie, potrafi przyjąć piłkę, potrafi zgrać, ale on gra bardzo prosto, a piłka nożna jest prosta, tylko prosto grać to jest najcięższe, co można zrobić. On oddaje piłkę do boku, do środkowej części boiska, po to, żeby zaraz być, jak najszybciej być w polu karnym i tam szukać sobie miejsca. Ja mam taki problem z tym, co mówisz, bo tak sobie myślę, kto ma dośrodkować. Oczywiście Mladenowicz to dośrodkowanie ma. Wszołek też. Wszołek potrafi mieć, chociaż on często, wiesz, niekoniecznie musi na głowę dośrodkować, różnie dośrodkowuje.
ale już na przykład Jędrzejczyk ci tego nie zrobi. Johansson też jakoś nie kojarzy za dużo jego dośrodkowań. No ja myślę, że Johansson Skandynaw, jeżeli miałoby... Że musiał obecadło, tak? No, myślę, że tak. Myślę, że to jest taki profesjonalista. Zresztą było widać teraz bramkę z Widzewem. Kapitalna bramka. Tak więc to jest po prostu pokazanie i pewnie by to wykonywał. No Mladenowi trzeba dać troszeczkę czasu, dojdzie do siebie teraz. Już wygląda dobrze. Nie widzę z tym problemów. I szczerze mówiąc, o wiele bardziej się podobały te akcje, po których z Widzewem Legia zdobyła bramki, no bo one były efektowne naprawdę. Tak. Obie te bramki były fajnie wypracowane, z tego co słyszałem na treningach były te schematy ćwiczone i wszystko w punkt, prawda? Pierwsza bramka, kiedy faktycznie no look pass, Josue, później Wszołek do Muciego, Muci do Johanssona, druga zresztą dość bliźniacza akcja też prawą stroną, prawda? I nie trzeba było grać, że tak powiem, wszystko w pole karne, no bo faktycznie ten Muci w tym polu karnym no, miałby problem z znalezieniem się z głową. Baku też mam wrażenie zamykający, nie wiem, czy by sobie poradził. To też jest trochę inna Legia teraz, prawda? No na pewno. Bo inna niż za Staszka. My tutaj rozmawiamy o meczu, o meczach wyjazdowych. Ja powiedziałem na początku. Tak, masz rację, Mecze wyjazdowe są troszeczkę inne. Tym bardziej, że graliśmy na Widzewie, gdzie ta no, Widzew też się odkrywa. Widzew też wchodził do góry, piłkę, tak. Otwartą piłkę. To nie było murowania takiego, jak zazwyczaj jest na Legii. Często jest tak, że jeszcze za tych czasów pierwszych, kiedy tutaj byłem, kiedy graliśmy z Włodarem z przodu i zawsze mówiliśmy, pierw było to pół żartem, później do tego, żeśmy bardzo mocno dążyli. Dobra, ciekawe, ile się będą trzymać. Później już będzie łatwiej, tak? No i zawsze w tych pierwszych 20 minutach, jak się strzelało bramkę, to później się ten worek rozwiązywał. Teraz drużyny grają bardziej pragmatycznie, grają bardziej taktycznie. Stoją do końca w średnim pressingu albo w niskim pressingu i czekają na to, co Legia zrobi, jeżeli jest mecz na Legii. Możemy tego Włodara, bo wspomniałeś o Włodarze i chciałem się zapytać, bo to był zajebisty w ogóle duet napastników strasznie. No, po części się na nim wychowywałem, 2002 też, jeszcze młody byłem dosyć. To był taki partner, najfajniejszy partner, z którym się grało, czy miałeś jeszcze z kogoś, z kim się lepiej rozumiałeś? Nie, z nimi się najlepiej grało. Nie mieliśmy żadnej rywalizacji pomiędzy sobą, tak więc wiedziałem, że jak ja jestem na dobrej pozycji, on poczuje, że tak jest, to na pewno odda mi piłkę. No wtedy, nie wiem, ja miałem chyba 17, Wodar miał 18, czy odwrotnie, już nie pamiętam, no ale byli lepsi, bo w Wiśle Kraków Żuraw miał chyba, Frankowski miał wtedy 25, Żurawski miał 24 i Kuźba miał 19, więc ta liga była naprawdę, naprawdę fajna, jeśli chodzi o polskich snajperów. Tak, to prawda. A wtedy było ciężko mistrza przy tej Wiśle. Jeden mecz bodajże, czy tam jeden mecz zremisowaliśmy, jeden przegraliśmy. No to wtedy Wtedy Wisła też miała trochę, znaczy napastnicy Wisły mieli trochę lepszy serwis, że tak powiem. Tam był już Szymkowiak, Kosowski, tak. Łucze, no trochę się tych zawodników. Zięciuk. Tak, no to były te takie czasy. No, powiem to Kiełbikowi, no. Nie no, Kiełbik. Przekażę, no. Kiełbik potem był na obrony wycofywany. Tak. W pewnym momencie. A taki obrońca najtrudniejszy, z którym rywalizowałeś? Miałeś jakiegoś takiego? Wiesz co, muszę przyznać, Arek Głowacki. Arek Głowacki to był taki naprawdę, był taki moment, gdzie jeszcze tam dawałem radę, ale potem Arek już był naprawdę mocnym, solidnym takim obrońcą, gdzie ciężko mi było z nim walczyć. Spodziewałeś się, jak przychodziłeś, no przychodziłeś z Odry, Wodzisław, ale spodziewałeś się, że wychowanek ŁKS-u przychodzi do Legii, będą o nim śpiewane piosenki i to nie jedna, bo było dwie bramki Włodarczych, dwie Saganowskie, było Sagan Gol. Wiesz co, nie, na pewno się tak nie, tego nie spodziewałem, ale próbowałem po prostu robić swoje, co do mnie należy. I myślę, że też za tą pracowitość ludzie doszli do wniosku, że jak przyszedłem do Legii, przywitał mnie trener Okuka takimi słowami: no dobra, Saganowski, jesteś w Legii, ja mam Stanko Świetlicę, mam kucharza,
mam Jachaję, mam Wróblewskiego, Kubica, czyli ty jesteś szósty. Ale zobaczymy, może ci się uda zagrać. Nie? No ale po pół roku już byłem tym pierwszym albo drugim napastnikiem ze Stanko z przodu. No bo to też przychodziłeś tak w odrze, ile w te 4 bramki w sezonie? 2 bramki. Ja byłem teraz właśnie w poniedziałek, byłem na stuleciu Odry Wodzisław, no i tam nie grzeszyłem jakoś skutecznością, ale tak naprawdę to sprowadził mnie najbardziej, zabiegał o mój transfer dyrektor, ówczesny dyrektor sportowy pan Olęcki. I to było na zasadzie bardziej potencjału, nie? Bardziej tak, bardziej już potencjału na przyszłość, tak. Wcześniej tak. Płock chyba tam też nie tak. Było jakoś bramkowo, tak, a w Legii to potem worek się wpadł. Tak, że ja w Płocku byłem jeszcze, to był 2000 rok, a w 98 miałem wypadek, więc tam dochodziłem dopiero do siebie. Można powiedzieć, że tak w Legii zostałem odbudowany przez treningi. Trochę w życiu już zwiedziłeś Feyenoord, HSV, Vitoria Gimareș, Troyes, Southampton, Aalborg, Atromitos. Dzisiaj jak sobie tak przyglądałem, to już mi tak część z tego, mówię, powypadała z głowy. Tyle świata zwiedzone. Gdzie się czułeś za granicą najlepiej? W Anglii. Znaczy tak, w Anglii najlepszy czas, znaczy inaczej, najlepszy czas miałem w Portugalii, bo to grałem w Ekstraklasie i bardzo dobrze to wyglądało. Byłem bliski odejścia do jednego z tych trzech dużych klubów, do FC Porto. Nawet byłem po rozmowach już z prezesem FC Porto. Nie udało, nie wiem z jakich względów coś tam się wydarzyło, nie udało mi się pójść, ale to był najlepszy mój okres taki po odejściu z Legii. Potem poszedłem w Anglii, mi się też bardzo dobrze grało, szczególnie ten pierwszy sezon, gdzie tam w 11 meczach chyba 10 bramek strzeliłem z rzędu. A tak do życia to Grecja, bo rodzina była bezpieczna, bardzo fajne warunki, spokojny klub taki, gdzie nie chodziło się po prostu po mieście, nikt nikogo nie znał, tak więc taki troszeczkę chillaucik. No i też myślę, że Dania była fajnym wyjściem, fajnym posunięciem. Tam troszeczkę niepotrzebnie chciałem tylko jechać na pół roku, bo mogłem rok czasu zostać, ale pojechałem tam, żeby walczyć o Ligę Mistrzów. Udało nam się zagrać w Lidze Mistrzów. No to tak było duże zaskoczenie wtedy. No zaskoczenie. Dlaczego tak to wyszło? My mieliśmy, Duńczycy wtedy mieli, mistrz kraju miał tylko jedną rundę. I w tej rundzie mieliśmy zwycięzcę FC Kowno albo Rangersi. Okazało się, że FC Kowno zremisowało u siebie 0-0, a tam zremisowali 1-1 na Rangersach i FC Kowno strzeliło przepiękną bramkę z 30 metrów, rzut wolny, 90 minuta na 1-1, co dało awans FC Kowno, a my później w 2 meczach wygraliśmy chyba 5-0 z nimi. A wracając do Vitorii Gimareș, to ten transfer, to sam chciałeś odchodzić? Czy to był taki moment, że czułeś, Tak. Nie, tutaj muszę przyznać, że wtedy pamiętam, rozmawiałem dosyć długo tutaj z władzami Legii, Jacek Zieliński został wtedy trenerem, rozmawiałem z prezesem, chyba z panem Zygo i zdecydowaliśmy po prostu, z żoną zdecydowałem wtedy, że chcemy wyjechać, chcę jeszcze raz spróbować, bo byłem wcześniej i wiem, że to fajnie wyglądało i nie żałuję tego momentu. Kawał świata zwiedziłeś, 35 spotkań w reprezentacji, Liga Mistrzów, Mistrzostwa Polski. Ta kariera potoczyła się tak, jak powinna, czy jeszcze mogłeś więcej wyciągnąć? Jak powinna się. Tak było pisane, tak miało być. Ja jestem zadowolony po wypadku, co dalej osiągnąłem, bo nie ulega wątpliwości, że jadąc do Wodzisławia myślałem, że to jest już będzie jeden z ostatnich klubów moich chyba w Ekstraklasie, bo ciężko było mi tam nawet, tak jak powiedziałeś, te statystyki. Nie wiem, 30 parę meczy w Odrze Wodzisław, 2 bramki. Za dobrze tam nie wyglądałem. A jednak dostałem szansę od losu, żeby przyjść do Legii, odbudować się, wrócić do reprezentacji, dostać kilka nowych kontraktów za granicą. Więc jestem naprawdę zadowolony. Jeśli chodzi o te mistrzostwa, to tylko mam nadzieję, że tylko wspominasz mistrzostwa z Legii, tak? Bo pamiętaj, że jeszcze mam jedno mistrzostwo z UKS-em. Tak, to pamiętam, ale to ty mnie wspominam celowo. Okej. Okay.
Więc nie, jestem, ogólnie jestem, zawsze powtarzam, że jestem w 90% jestem zrealizowanym zawodnikiem. Uważam swoją karierę za bardzo bogatą. Te wszystkie czasy, które tam mówisz o tych klubach, to naprawdę były dużo historii. Duża historia. Można było kilka książek napisać. A sposobisz się? Słucham? Sposobisz się do napisania książki? Nie. Miałem już propozycję, ale jeszcze nie. Zawsze staramy się coś takiego przemycić w naszym programie, powiedzmy, edukacyjnego, nie? I ty jesteś w sumie taką inspiracją dla wielu młodych chłopaków, którzy są na zakręcie, że da się z niego wyjść, tylko trzeba w dużo pracy pewnie charakterów to włożyć, nie? No tak, no przede wszystkim nie wolno się poddawać, tak? Nie wolno powiedzieć sobie, jak sam z sobą przegrasz, no to wiadomo, że przegrałaś. Ja miałem bardzo dużo motywacji, znaczy nawet leżąc, czy tam będąc już po wypadku kilka tygodni, miesięcy, to ja się ciągle pytałem, dobra, kiedy ja wyjdę na boisko, tak? Przede wszystkim jako młody człowiek nie zastanawiasz się, co się wydarzyło, tylko myślisz dalej pozytywnie i w tym moja była największa siła, że ja nigdy nie wierzyłem w to, że ja mogę nie grać, a gdzieś tam w kuluarach o tym lekarze mówili, że raczej to kolano będzie niewydolne i nie dam rady grać. Zresztą też było kilka takich sytuacji miałem przy podpisywaniu kontraktów, że doczepiano się do tego stanu kolana. Z jednej strony najpierw ten wypadek, później kilkanaście lat później serce, tak? No, potem... Kolejna historia. Tak. Jakoś tak zawsze mnie łapało, gdzie byłem już na takim fajnym, na takiej najwyższej swojej formie, strzeleckiej przede wszystkim, gdzieś mnie to łapały te kontuzje. Ale tak jak powiedziałem, naprawdę jestem spełniony, cieszę się z tego, co osiągnąłem. Nawet choćby to, co mówisz teraz o tych mistrzostwach, tak, przychodząc tutaj do Legii w wieku 34 lat, dużo było też ludzi mniej pozytywnie nastawionych do mojej osoby, a jednak w pierwszym roku na pewno bardzo mocno się przyczyniłem do tego pierwszego mistrzostwa. No, drugi, trzecie mistrzostwo to już zdecydowanie mniej, ale pierwsze dwa lata na pewno dużo zrobiłem. Pierwszy sezon super liczby, tak naprawdę, z tego co pamiętam, to tak, 10 goli, 6 asyst w samej Ekstraklasy w 19 spotkaniach, do tego 4 gole w Lidze Europy chyba, w eliminacjach wszystkie. W eliminacjach. To hat-trick w jednym meczu. Nie, w eliminacjach. Tak, bo masz hat-tricka chyba w jednym meczu. Tak. Jeszcze jeden w następnej rundzie dołożyłeś, to z tego co pamiętam. Za Czesława strzeliłem chyba tutaj w Lidze Europy z Staśka, a nie, albo za Leoba Hakera. No tam mniejsza z tym, no. W każdym razie to był taki sezon, że byłem zadowolony. Dobra, a jakbyś jeszcze rok przeciągnął, to byś i z Legią w Lidze Mistrzów zagrał. Wiesz co, przychodząc w 2002 roku, jak podpisywałem umowę, Legia gra z Barceloną, eliminację Ligi Mistrzów. Odszedłem, Legia zagrała z Realem Madryt w Lidze Mistrzów, tak więc gdzieś tam zawsze mnie to mijało. Wracając w sumie do kontuzji, to też była ta z bandytą Tosikiem sytuacja. To też spowodowało, że gdzieś tam... Bandytem może nie, tak trochę za mocne słowa. No gdzieś, nie, tam, gdzieś tam regularnie gdzieś... No, gdzieś tam trochę go poniosło wtedy. No to myślałem tak, wtedy już myślałem, że to jest mój koniec. Miałem wtedy chyba 35 albo 36 lat. Wiedziałem, co mnie czeka, rehabilitacja, bo to nie pierwsza, jeśli chodzi o kolano. I to jeszcze właśnie to teoretycznie słabsze. No, ale pozbierałem się i później dożyłem takiego pięknego momentu, jaki jeden z ładniejszych, piękniejszych momentów, jakich przeżyłem w życiu. No to pierwsza bramka po pierwszym wejściu z Zawiszą Bydgoszcz po kontuzji. Pierwsze dotknięcie praktycznie Żyrko mi tutaj podał i to było przepiękne przeżycie, naprawdę. To kibice właśnie, bo daliśmy możliwość, żeby słuchacze zadawali pytania i kilka osób wspomniało ten mecz. Mówię, że jak sobie przypominają, to mają, wiesz, ciary dalej, że... No bo się, kurde, ciarki robią, bo tak. Sagan, gol i gol. Tak, ja wszedłem, a było tak, już byłem od dwóch meczy, byłem na ławce. I pamiętam, na Zagłębiu Lubin było 3-0 chyba. Jakoś tydzień wcześniej, jakoś graliśmy na wyjeździe Zagłębiem Lubin, było 3-0.
I mówię, nie no, jak teraz mnie nie wpuści, to kiedy on mnie wpuści, nie? No, ale wyczekał to i dobrze to wyczekał. No. Wracając do tych fauli, to ten pan, który to prowadził wtedy, to spotkanie, dalej sędziuje, dalej dopuszcza do takich sytuacji. Zresztą nie tylko on, bo nie chcę już tylko o nim mówić. Oglądasz tą ligę, widzisz, co się dzieje. A sam też grałeś w Anglii, więc masz porównanie, na czym polega fizyczna gra i walka, prawda? Bo potem jeszcze wchodzą eksperci, którzy tłumaczą, że to jest angielski styl. I mieliśmy też Artura Borusa ostatnio o ten angielski styl zapytali. Powiedział, że nie ma to nic wspólnego. Nie ma. Ja uważam, że też w tej płynności piłki nożnej polskiej ekstraklasy bardzo, bardzo mocno przeszkadzają sędziowie. Nie czują tego poziomu, tego grania. Nie czują, kiedy faktycznie jest faul, a kiedy jest coś udawane. Oczywiście są w pewnym momencie takie mocne faule, czy gdzieś jakieś taktyczne, ale mało kto z nich realizuje, że jeżeli jest faul, a piłka się dalej toczy i dostajesz tą piłkę, ten przywilej korzyści, żeby dalej to używać, to strasznie, ja nie mogę czasami patrzeć na to, a teraz mało tego, po prostu jest tak są przepisy powiązane, że tak naprawdę każdą decyzję, ja tak uważam, każda decyzja, z każdej decyzji mogą się wybronić. Chyba celowo to zrobili, nie? Możliwe, żeby więcej o tym mówić. Ja nie wiem, czy ja bym w tych realiach, które teraz w tej chwili są na boisku, czy ja bym w stanie był grać, bo teraz jest z zamiarem, za duża moc przy wślizgu, źle, czy kopnąłeś go po uderzeniu piłki. No to w Anglii na pewno czegoś takiego nie ma, a najlepiej jechać, zobaczyć jak w Championship, jak to wygląda. I jest ta jakość, jest intensywność tych meczy, jest szybkość tych meczy, ale nie są tak przerywane, bo też fajnie pokazują mecze w Lidze Europy polskich zespołów. Pierwsze pół godziny, czy tam nawet pierwszy mecz, wszyscy tak reagują jak w Polsce. Sędziowie zagraniczni na dobrym poziomie tego po prostu nie gwiżdżą. Co się okazuje? W następnym meczu wszyscy grają po prostu do końca. Wczoraj oglądałem mecz Rangersów z PSV Eindhoven. Pierwsze 20 minut nie było w ogóle żadnego faulu. Nikt nie leżał na boisku. 30 sekund, czy tam 40 sekund nie zwijał się z bólu i po czym wstawał i biegł dalej, tak? Bo to jest po prostu też naciąganie, ale to też od zawodników jest też uzależnione. Marek, jedno to jest sędziowanie, z drugiej strony też jest granie, które drużyn, które mam wrażenie, że mniej starają się grać w piłkę, a bardziej starają się przerywać i to często z zamiarem uszkodzenia tego zawodnika, bo część, jak się później nawet wygląda w powtórkach, to ten zamiar piłki nie jest w pierwszej kolejności. Ty jesteś dzisiaj trenerem też, prawda? Więc nie wydaje mi się, żeby taki styl, oczywiście może cię obronić i utrzymać posadę, ale ani nie rozwija ciebie jako trenera, mam wrażenie, ani piłkarzy, prawda? Wybijanie, wiesz, tak się czasami mówi, tak się mówi, że trzeba przerwać, tak? Ja tak samo mówię, to trzeba przerwać, trzeba po prostu, widać, że idzie kontratak, trzeba to przerwać. Ale jest mnóstwo takich sytuacji właśnie, że sędziowie mogą to przerwać, przerywają to, ale zaraz jest podejście następnego zawodnika i można to puścić dalej. Przywilej korzyści można zastosować, co by dawało więcej płynności tej piłki. A u nas czasami jest tak, że ta piłka tak jest, hop, gwizdek, przerwa, hop, dwa, trzy podania, bum, przerwa, bum, przerwa. Ale to też jest uzależnione od sędziego, ale też wina jest i zawodników, bo zawodnicy, zresztą teraz słyszę, że mają, już tam sędziowie mają swoje takie tabele i wiedzą, który zawodnik jest naciągacz, kto mniej, kto więcej. W Anglii kiedyś miałem taką sytuację. Nie udałem, ale to był taki problematyczny rzut karny. I był ten karny dla nas. Poszedł do mnie kapitan, jeszcze wstając, myślałem, że chce mi rękę podać, brawo, super, super. Mówi, jak to udałeś, to nie jest dobrze. Jak udałeś tego, ten rzut karny oszukałeś, to nie jest dobre, nie? Ja kurwa w szoku byłem. Nie wiedziałem o co chodzi. Mówię, hello, kurczę, jak to ja, kurde, karnego robię przy wyniku 0-0. W jakim to klubie?
Southampton, tak. Też powiem ci, że ja też jestem w szoku, jak tego słucham, bo... Tak, on... ja po prostu wstał, ja mówię, no nie, czegoś takiego nie rób nigdy. A to też fajnie pokazuje charakter. Inną sytuację też miałem. Taką, jest taka bramka, gdzie gdzieś tam przełożyłem jednego, raz przełożyłem bramkarza, drugi raz przełożyłem bramkarza. No już ewidentnie wycinał mnie i przeskoczyłem. Jeszcze przełożyłem następnego obrońcę i strzeliłem bramkę. I sędzia do mnie podbiegł i mówi, super, że się nie położył na ten rzut karny, nie? Tak więc też w odwrotną stronę to szło. Fajnie. No tak, to jest ta różnica, że u nas każdy by ci pogratulował, gdybyś wtedy nawet się położył, prawda? No, ja pamiętam taką sytuację, to było lata temu, 16 lat, jakiś młody napastnik poszedł właśnie jakąś taką akcję, tylko nie skończył golem i koledzy z drużyny go opierdzielili, że się nie przewrócił w tym polu karnym, nie? To troszkę taka różnica. Mnie przede wszystkim dziwi trochę i właściciele klubów, może nawet Ekstraklasa, że oni tutaj nie zainterweniują, że nie chcemy takiej ostrej gry. Weźcie coś, zróbcie z tymi sędziami. No bo patrząc na Legię, widzisz Lukiniasza, pretensje o to, że on się kiwa. Josue, że on tu wytrzymuje kolejny sezon, to ja jestem pod wrażeniem. Vadis to też od razu widział, że tutaj się nie da po prostu przeżyć tej ligi. Co Góralski go wycinał przez całe spotkanie z Jagiellonią, to był, wiesz, oklaski dla Góralskiego. I nie mówię tylko o zawodnikach Legii, bo też Zupa, czyli Żurkowski z Górnika, jak miał fajny sezon, to go wycinali już w drugiej rundzie cały czas, tak? Kamil Jóźwiak z Lecha to samo. Każdy zawodnik, który chce iść dribbling, po prostu jest od razu z założenia koszony. W ten sposób tej ligi, poziomu ligi nigdy nie podniesiemy i nigdy nie zwiększymy z frekwencji, no bo kto będzie chciał przychodzić na samych rzeźników, tak? No na pewno jest taki problem, ale też wydaje mi się, że to właśnie to jest uzależnione od sędziego, tak? Jakieś byłem na takim szkoleniu, jeden z sędziów pierwszoligowych, on do nas mówi, znaczy w szkole trenerów i on do nas przyszedł i on do nas mówi, że on nie może pokazać, nie chce pokazać, oni nie chcą pokazywać czerwonej kartki w pierwszych 5 minutach, bo to psuje widowisko. Ja mówię, no ale kogo to interesuje? Jak mi ktoś złamie nogę, to ja na to widowisko nie będę przyjeżdżał przez pół roku. No ale to chodzi o to, żeby to tak nie wyglądało. Ja mówię, nie, jest żółta kartka, to jest tak jak w Anglii. W Anglii. Jest żółta kartka, to jest żółta kartka. Wiesz co, Marek, bo jedno to mówisz o sędziowaniu, a drugie wydaje mi się, że też część trenerów ustawia w ten sposób drużyny, bo rozmawialiśmy o tym przed wejściem na antenę, prawda, chwilę, że jest duża presja i dużo decyzji w polskich klubach jest podejmowanych pod kątem emocji przez włodarzy, też nie trzymają ciśnienia i wydaje mi się, że ten pragmatyzm trenera często też zwycięża i dlatego jest gra pod punkty, a nie pod ładną, otwartą grę dla oka, miłą piłkę. No wiadomo, to jest w tym racji. No, znaczy, ja bym powiedział tak, to nie jest też tylko wina sędziów, zawodników, to jest całego środowiska naszego, tak? No bo możemy teraz powiedzieć, że tak, presja jest nakładana przez wynik, ale tą presję nakłada właściciel na trenera, czy na zespół, czy na zawodników. Na to wszystko idą kibice, na to idzie prasa, na to idą media i tak dalej. To wszyscy jesteśmy w tym związani, tak? Bo mówisz o pięknej grze. No, można pięknie grać, a będziesz przegrywał 5-6 meczów z rzędu. Będziesz chciał, nie, chcesz zwycięstwa. Chcesz wychodzić ze stadionu i być zwycięzcą. Chcesz jechać do domu, zobaczyć tabelę, że Legia jest na pierwszym miejscu. I czy my jesteśmy w stanie wytrzymać do takiego momentu, żeby to tak pięknie wyglądało i żeby to wyglądało pięknie i żeby zdobywać punkty? Nie w każdym klubie. Nie każdy klub jest na to przygotowany, nie każdy prezes jest na to przygotowany, nie każdy kibic to wytrzyma. Ty też to przeżyłeś poniekąd, prawda? Bo Motor Lublin to trudna przygoda, bo tam presja lokalna była dość duża, awansu się nie udało zdobyć. Czego zabrakło? Duże doświadczenie. Myślę, że na pierwszy taką pracę niesamowite. Cieszę się, że tam byłem. Szkoda, że nie uzyskałem awansu. Brakowało 45 minut w finałowym barażu nam, ale
Tak, presja była, myślę, jest i będzie. I sam wiem, że też były takie momenty, że musieliśmy po prostu się wybronić. Ja też miałem 8 meczów rzędu, wygraliśmy i wygrywaliśmy po 1-0. Gdzieś tam bardzo mocno żeśmy stali w obronie, bardzo nisko żeśmy stali w obronie, wychodziliśmy z kontratakami, udawało nam się strzelić bramki, wtedy nam i później nam było ciężko coś tym innym zespołom było ciężko odrobić. I też była sytuacja taka, że to co to jest za styl, że to jest trochę za słabo, że ludzie zaczęli narzekać. Ale punkty żeśmy robili i dlatego żeśmy doszli tam tak wysoko. Też inaczej jest, inaczej pewnie jest grać po prostu, żeby sobie grać, a inaczej jest, jak masz konkretny cel. Ja powiem ci, że to też ewoluował chyba ten styl, bo tak jak mówiłem ci przed na ofie, że byłem w Siedlcach na meczu z Pogonią, gdzie raczej Motor grał taką otwartą, rzekłbym wesołą piłkę, a na wiosnę już tak bardziej pragmatyczną, mam wrażenie. No byłeś akurat, właśnie bardzo dobrze teraz powiedziałeś, bo byłeś akurat na tych meczach, gdzie chcieliśmy grać otwartą piłkę. Mhm. Co nam dało na rundę, w pierwszej rundzie zajęliśmy 7 miejsce i mieliśmy 2 punkty straty do baraży. Doszliśmy do wniosku, że ładnie, fajnie, wszystko ładnie wygląda, jest dużo bramek, ale my przegrywamy. Musimy uszczelnić defensywę, musimy uszczelnić naszą obronę. I to zrobiliśmy i dlatego w pierwszych 10 meczach, które rozegraliśmy, przegraliśmy jeden mecz, 8 wygraliśmy. Ale co nam to dało? No taka siermiężna gra, mocno ustawieni z tyłu, bardzo, bardzo uszczelnieni w defensywie. Dawało nam to, że żeśmy wygrywali nieładnie, ale żeśmy wygrywali, co dało nam awans do finału baraży. Ale wiesz, jak to wyglądało okiem kibica, to szczególnie to jest Warszawa, jak obserwowaliśmy. O, Sagan poszedł do milionera, duży budżet, no ta gra taka sobie, prawda? Znaczy, co to znaczy gra taka sobie? Ja tego nie mogę zrozumieć. My weszliśmy do finału baraży, byliśmy drużyną, która została stworzona 10 miesięcy przed. Przypominam, Stal Rzeszów 2-3 lata chłopaki grali ze sobą, Chojnice po spadku z pierwszej ligi w drugim roku wróciły do pierwszej ligi. Też zespół, który jest budowany od kilku lat, nie ma tam takich rotacji. Ruch Chorzów od 2 lat robi awanse tymi samymi zawodnikami, małe rotacje, a my żeśmy dopiero weszli w to wszystko, zaczęliśmy to budować. Czy ja miałem budżet milionera? Nie, nie miałem żadnego budżetu. Miałem taki sam budżet, przynajmniej na zawodników, taki jaki miały, albo nawet mniejszy, co miały drużyny, które przeciwko którym graliśmy. Ja powiem ci, że dzisiaj wszedłem sobie tak na Transfermarkt, sprawdziłem Motor Lublin, ja patrzę tam co sezon po 15 zawodników odchodzi, 15 przychodzi. I się zastanawiam, jaki jest klucz, bo nie da się bawić. Jaki jest cel? Jaki jest klucz myślenia tutaj, bo nie rozumiem, jak wymieniając cały zespół, jesteś w stanie osiągać wynik, bo to jest niemożliwe, nim się zgracie, nim trener trafi z taktyką do dzisiaj, zawodników. Dzisiaj, gdybyśmy zostali przy tej drużynie, która przegrała finał baraży, myślę, że dzisiaj byśmy byli zdecydowanie największym faworytem do tego, żeby wrócić do pierwszej ligi. Myślałem sobie, że nawet przy moim odejściu, zrezygnowania, bo właściciel mógł to zrobić, powiedzieć po prostu dziękuję, bo nie jestem zadowolony z tego wyniku, aczkolwiek mówił o tym, że to jest długoplanowy plan na 4-5 lat i tak dalej, nie wytrzymał po półtora roku. I tu wtedy myślałem sobie, że po prostu przy zostawieniu większości szkieleta tego całego zespołu, no to zdecydowanie łatwiej byłoby. No a dzisiaj możemy popatrzeć, jak Motor wygląda, jak ciężko znowu mu załapać to wszystko. Przy dalszej presji wszystkiego, mediów, właściciela i oczywiście kibiców. Szkielet został wymieniony. Półtora roku, jeden trener, to i tak cierpliwy znam takiego jednego prezesa, który by z 5 trenerów w tym czasie. Czyli jestem szczęściarzem, mówisz tak? Na warunki, posłuchaj polskiej piłki, półtora roku to... Marek, bo rozumiem, że ty byś chciał grać ładną piłkę dla oka, tak? Taką w miarę ofensywną. Oczywiście, że tak. U mnie ściągając Fidziukiewicza, który w parę
w parę miesięcy no, zrobiło się o nim głośno, tak? Nawet w meczu pucharowym z Legią strzelił ładną bramkę, bo był w takim sztosie, że po prostu bardzo dobrze. Oczywiście, żebym chciał, tylko my też musimy troszeczkę sobie wrócić do tego, gdzie my jesteśmy, gdzie jest ta druga liga. Druga liga to jest trzeci poziom polskiej piłki. I tam też nie ma takiej jakości, jaka jest jakość w telewizji, czy to w Ekstraklasie, czy już nie mówię o Lidze Mistrzów. Dzisiaj oglądamy, każdy ma dostęp do Ligi Hiszpańskiej, do Ligi Francuskiej, do Ligi Mistrzów. Oglądamy Ekstraklasę. No ludzie, ja byłem na poziomie trzeciej ligi. Tam nie ma takiej jakości zawodników. Nie wymagajmy od tych zawodników, żeby oni robili to samo, co robią zawodnicy w telewizji, czy w lidze angielskiej, czy w lidze, choćby nawet w Ekstraklasie. Ja powiem tak, przychodząc z Legii do Motoru i widząc takich zawodników jak Pechard czy kilku innych wszołek, technicznych zawodników, Antolicz, którzy po prostu dla nich pewne rzeczy, i tak jak dla mnie kiedyś były pewne rzeczy, że to jest po prostu tak się to robi, to dla zawodników z niższych lig, dlatego tam grają, no, są pewne utrudnienia, tak? I to wszystko trzeba ciągle powtarzać, ciągle to trzeba robić. Co z tego, że ja sobie wypiszę, przeanalizuję wszystko, taktykę i to co bym chciał. Jak w meczu barażowym w 8 minucie dostaję rzut karny. Dziwny jest rzut karny, oczywiście jest ten karny. Potem mój młody zawodnik podaje na ślepo do napastnika, który wychodzi sam na sam, strzela bramkę. No, siedzieliśmy przed tym barażem kilka dni, rozkminialiśmy kto, jakim składem, gdzie, jak zagrać. To nie jest taka jakość. Wszyscy patrzymy, też czasami słucham, jak ludzie komentują tą drugą ligę, choćby w telewizji. Czy na tych portalach. Panowie, tak, to jest trzecia liga polska, to jest trzeci poziom polskiej ligi. Tak wygląda trzeci poziom polskiej ligi. Nie spodziewajmy się, że tam będzie coś cudownego. Miałeś tam kogoś z jakością na Ekstraklasa? Myślę, że tak. A mógłbyś się podzielić? Wiesz co, ja uważam, że Fidziu w takich mniejszych klubach na pewno dałby sobie radę. Poszedł do Polonii, prawda? Tak, bo kiedyś trener Engel powiedział fajne słowa. Napastnik, jak ma liczby w trzeciej, czwartej lidze, to będzie miał i w Ekstraklasie. Po prostu ma to, potrafi strzelić. Zgoda pokazał, prawda, przechodząc z Wisły Puławy do Legii. No, Irek Jeleń z czwartej ligi do Ekstraklasy przyszedł. Słynny z Korony Kielce Kiełbasa, który zrobił Króla Szczeców w trzeciej, w drugiej i w Ekstraklasie. Można to robić. Tego, co wspominałem, Lamberta. Ricky Lambert to jest zawodnik, który został sprowadzony do League One, czyli to jest trzeci poziom Ligi Angielskiej. Do League One został sprowadzony z League Two chyba. Został sprowadzony do Southampton i on już prawie na poczcie miał pracować. On na poczcie miał pracować, grał sobie tak półamatorsko, bo to kluby takie były, Bristol Rovers został sprowadzony za milion funtów do Southampton. I teraz jakbyśmy sobie, wejdziemy sobie na jego statystyki, on wszędzie robił Króla Strzelców, aż zrobił transfer do Liverpoolu. Tak. Poszedł do Liverpoolu. Pamiętam. I to był też zawodnik, który, jak ja go zobaczyłem, ale... No ale Jamie Wardy też, nie? Po prostu zawodnik kompletny i miał to coś. I dlatego mówię, Fidziukiewicz, myślę, że Swędrowski, Sędzikowski, który jest też wychowankiem w sumie Legii, tak. Warszawa, później gdzieś odszedł do Escoli. Myślę, że tak, że było kilka. Ja czuję, że Sędzikowski, że jeszcze no tak, bo jest młody chłopak, ma 21 lat. Tak, jeszcze dużo, dużo przed nim i myślę, że fajnie, bo zbiera minuty też, a to jest najważniejsze w tym wieku, żeby grać jak najwięcej w drużynie.
a będę go obserwował i myślę, że w Ekstraklasie zaliczy debiut. Czy ten styl w drugiej lidze jest możliwy do zmiany? Na przykład wprowadzając chłopaków lepszych technicznie, ale no wiadomo, pewnie bardziej ograniczonych fizycznie. Czy to nie ma szans na tym poziomie? Trochę Stal Rzeszów mam wrażenie, że grała tak przyjemnie dla oka, prawda? Tak. Stal Rzeszów grała przyjemnie dla oka i tylko Stal Rzeszów właśnie, to co rozmawialiśmy, sprowadziła sobie czterech zawodników, jeśli chodzi o poziom pierwszej ligi, z dużą jakością. Danielewicz, Prokić, mhm. Poczobut, byli zawodnicy kluczowi, którzy... Twojej listy. No, dwóch z mojej listy, tak. Dwóch z mojej listy. Nie udało mi się ich przebić, a miałem no limits. No. To Stal Rzeszów grał otwarcie, tylko że... To też Rzeszów legitny trener, prawda? Tak, tak. Wcześniej trener Myśliwiec. Tak. Wcześniej, nie mając tych zawodników, grając bardzo ofensywnie, Stal Rzeszów straciła najwięcej bramek w poprzednim sezonie, tak? Bo oni prawie 70 bramek stracili. No, ale też została poukładana obrona i do tego dołożenie jakości, jeśli chodzi o zawodników. No, słuchajcie, no, moim zdaniem to, co powiedział Guardiola sam o sobie. Nie wiem, jakim jestem trenerem, bo trenuję z najlepszymi zawodnikami na świecie. No i to jest... Tak jak mówimy, no, pewne rzeczy jakościowe, no, pewne rzeczy się nie przeskoczy w niższych ligach. Mhm. Do szkolenia może przejdziemy? Chyba? O, miałem zamiar też. Idealnie. Dobry tajem. Dzwonił do ciebie Franek Saganowski. Chłopak w tym roku w celi od U19 wylądował i na razie jako jedyny z rocznika 2006 zagrał w lidze. Reprezentant Polski. Angażujesz się w tą jego jeszcze karierę, czy już zostawiasz to trochę jemu i Legii? To znaczy angażuje się. No, podpowiadasz mu, wiesz, cały czas gdzieś... To angażuje się. Nie, no tak, tak. Bardzo mnie to interesuje. Rozmawiam zawsze z synem po meczach, jak mu się grało. Słucha? No tak nie do końca. Słuchał, bo jakby słuchał, to by grał jako napastnik, a nie jako prawy obrońca. Ty kończyłeś jako defensywny napastnik. Defensywny napastnik ze stułą, jak skończyłby, to będzie dobrze. Albo niech on ofensywny obrońca ze stułą niech skończy. No nie, no tam rozmawiamy. Cieszę się, że tak mu idzie, że zostaje wyróżniony i poszedł do celiotki. Jestem sam ciekawy jego meczy na tym poziomie, bo to jednak jest dwa lata różnicy, a w tym wieku jeszcze to widać. A czy mnie słucha? Czasami słucha, ale jakoś tak mocno nie napieram, bo wiem, jak to jest. Czasami trzeba przyjść z pokoju, trochę złapać w domu. Te słowa czasem trafiają, ale to po 3 miesiącach, po pół roku, po roku. To niech trafią za 2-3 lata. Ja tak też, może być. Mnie też kiedyś mówiono, rodzice mi mówili, trenerzy mi mówili, sprzedaj ten motocykl, co ty zrobiłeś, po co to kupowałeś, ja byłem mądrzejszy. No, ja jestem dokładnie taki sam. No, po paru latach gdzieś do ciera, że on w sumie to mówi. To... Ale to do wszystkich, tak więc... Też powiem ci, Marek, gdyby nie wiem, Franek był ze 2 lata starszy, bo na tej prawej obronie to tam nie ma za bardzo zmiennika dla Johanssona. Oczywiście Jędrzejczyk może wchodzić, ale no jest autostrada, można powiedzieć, do jedynki. Chociaż u Kosty to tak na razie ostrożnie. Czy tak, no na pewno Franek jest bardzo ambitnym zawodnikiem, z bardzo dobrą motoryką. Jest silnym chłopakiem, jeśli chodzi o to. Dużo może biegać, dobre dośrodkowanie, ma fajne uderzenie, mocne, bardzo dobrze gra w powietrzu, no ale słuchajcie, największym egzaminem dla młodego zawodnika, dla takiego juniora jest właśnie przejście z juniora do seniora, obojętnie czy idziesz do trzeciej ligi Legii, czy idziesz do ekstraklasy Legii, czy idziesz gdzieś do drugiej ligi wypożyczony, czy do pierwszej ligi. A już jest już jakiś plan w ogóle na niego, a propos tego przejścia do seniorów, czy to za wcześnie? Znaczy, ta ścieżka została przedstawiona Frankowi, okay. Bo podpisał pierwszy kontrakt w życiu z Legią. Jakieś dwa miesiące temu podpisaliśmy kontrakt, tak więc jakaś ścieżka została mu przedstawiona, tylko teraz ta ścieżka jest pokazana,
ale musisz przez nią przejść, musi samemu. Zawsze mu tylko mówię o tym, żeby po prostu najważniejsze jest pokora i jeszcze raz pokora. Trzeba robić swoje, robić dla siebie, nie dla trenera, nie dla mnie, nie dla mamusi, nie dla dziewczyny, tylko przede wszystkim dla siebie. No, pracować. Jak nas słucha, to teraz same najtrudniejsze kroki, bo do tej pory to było w miarę... Do tej pory była zabawa, taka przyjemna, a teraz już jest tak, że to zaczyna się trochę już uściślać. Na pewno będą górki. Będą górki, tak. A ta młodzież, no, trzeba przyznać, że jak ma górki, to nie każdy chce przez tą górkę przejść normalnie z drogą, jaka jest wytyczona, tylko gdzieś szuka skrótów poprzez menadżerów i inne układy. No jeszcze chyba na szczyt nie znalazł nigdy nikt drogi w dół albo po prostej. Bo było też pytanie, na pewno masz tam dosyć dużą wiedzę, jeśli chodzi o młodych zawodników Legii. Widzisz kogoś takiego, kto ma taką, no, najbliżej, powiedzmy, wielkiej kariery w Legii? Co powiem, tak szczerze, to nie mam takiej wiedzy, bo mnie półtora roku nie było w Legii, a te mecze syna, które ja oglądałem, no to jeszcze są za młodzi zawodnicy, żeby... A z tych starszych 2004, czy... Jest to... I teraz wchodzą w sumie Kamiński, Strzałek, no bramkarze, wiadomo. Widziałem tych chłopaków w jednym meczu, Strzałka Kamińskiego widziałem, tak w jednym meczu rezerw, chyba w pierwszym. Nieźle to wygląda, ale to naprawdę, to wszystko jest od nich uzależnione, bo jak kiedyś powiedziałem, ci zawodnicy, większość tych zawodników w Akademii Legii ma na pewno umiejętności na bardzo wysokim poziomie, umiejętności techniczne. Myślę, że z taktyką większości z nich też nie mają problemów. Natomiast bardzo, bardzo mocny, bardzo ważny jest w tym momencie mental, tak? Czy oni faktycznie, ich celem jest gra na najwyższym poziomie w ekstraklasie, czy oni sobie poradzą właśnie z tymi górkami, z tymi przeszkodami, które są przed nimi, bo tej pokory czasami im brakuje. Sam prowadziłeś zespół Celiot, prawda? Ja sobie sprawdziłem dzisiaj te nazwiska. Zjawiński, Olejarka, Cielemański, Łakomy, Niski, Ojrzyński, Rosołek, Lisowski, Kobylak, Ciepiela. No, większość z nich już jest po debiucie na szczeblu Ligi Centralnej. Na kogo ty wtedy liczyłeś, jak patrzyłeś na tych zawodników, kto twoim zdaniem miał największe papiery właśnie na karierę na tym etapie Celiotki? Na wszystkich. Nie, dobrze. Nie, największy Cielemański. Cielemański? Cielu przyszedł do mnie na pół roku i bardzo dobrze wyglądał, bardzo dobrze wyglądał. Na pewno Łakomy. Mhm. Łakomy też, Zjawa też mi się bardzo podobał. Rosołek, aczkolwiek... Myślałem, że troszeczkę później to zrobić. Zrobił to zdecydowanie szybciej. Awansował do ekstraklasy. Wykorzystał swoją szansę. Będąc tam trenerem, akurat byłem przy tym, jak on debiutował, jak strzelał bramkę taką ważną dla nas z Lechem. No i ci bramkarze, tak, no bo jeszcze Miszta, Kobylak, to wszystko tak, chłopcy, tak, którzy przychodzili akurat w tym momencie, kiedy ja obejmowałem Celiot. Posłuchaj, jeszcze wrócę do tych wszystkich, których wymieniłem, a chwilę o Rosołku bym chciał porozmawiać. Ty na jakiego pozycji widzisz? 9 pozycja, czy... Nie, bardziej albo pod dziewiątką, albo tak 7-11. Okej, okay, czyli trochę tak jak Vukogo też wystawiał. Rosji ma niesamowity timing wejścia za linię obrony. Mhm. I jak się to wykorzysta, to się wykorzysta u niego, to naprawdę jest w stanie dużo, dużo dobrego zrobić. Gorzej jemu się gra na pewno, jeśli ma silnego obrońcę i musi tyłem do bramki stać. Też ciężko mu utrzymać tą piłkę. Ciężko mu utrzymać, tak. Bo no, jest silny, jest kawał chłopa, ale do gdzieś w głowie pewnie może z jakiejś bojaźni albo inaczej, źle się w tym czuje. Zdecydowanie lepiej się czuje, jak jest przodem do bramki i może zaatakować linię za obroną. Ja byłem zaskoczony tak naprawdę. Tym w arce za pierwszą arką odpalił, prawda? Nastrzelał trochę tych bramek. No wejście w ten sezon naprawdę bardzo trudne. No, w tym momencie Mucci go zastąpił, zresztą zasłużenie.
czego mu dzisiaj brakuje, co byś mógł mu doradzić? No to jest właśnie to, no to jest, to jest ten wymiar psychologiczny, mentalny, tak, że gdzieś ktoś na niego postawił i dla napastnika jak jeden, dwa mecze w takim klubie, jakim jest Legia, nie strzelasz, no to musisz sobie zdawać z tego sprawę, że będziesz szukanie czegoś innego, a początek Legii nie był zbyt dobry, lekko mówiąc. Tak więc to gdzieś na pewno go przytłoczyło. Wydaje mi się, że gdyby miał gdzieś dziewiątkę, która jest mocna i on mógłby konie gdzieś biegać, gdzieś taką fałszywą, być siódemką, dziesiątką, to myślę, że zdecydowanie lepiej. Trochę trudno, bo w tej chwili w Legii można powiedzieć, że tych dziewiątek takich prawdziwych nie ma, bo Carlitos też w twoich oczach nie jest taką typową dziewiątką, prawda? Mucci też dziewiątką nie jest, Kramer jest kontuzjowany, ale on też woli i preferuje schodzić niżej. Właśnie, i to może jest właśnie, to jest ten system, którym trener chce Duda grać. Radowicz. Tak, tym systemem, takie dwie, no bo ja widzę trochę Carlitosa z tym Mucim, czy właśnie Carlitos Rosołek, bo Carlitos też potrafi się odwrócić, tak. Też szuka gdzieś tam wolnego pola, potrafi grać kombinacyjnie, a przy tym rozegraniu, jaki preferuje Josue, no to myślę, że to może zadziałać. W Pogoni Zachowicz też nie był taką dziewiątką, dziewiątką, tak. Nie? Też był takim coś pomiędzy. Gdzieś tam próbowano, ściągano jakieś wyjątki, Parzyszka ściągnęła. No, ale on też ale to mało też taki nie do końca. Zadaniowiec chyba. Tak, nie do końca wydaje mi się, że pasował tam do tego systemu grania. Tam jednak dużo więcej grało się z pierwszej piłki za trenera Kostę, dużo takiej kombinacyjnej gry, a mniej tych dośrodkowań. A młody Włodarczyk mógł być takim napastnikiem, to z nim chyba już trenował z wami, nie? Tak. No, Włodar ma to, że ma gola, tak? Będzie wykorzystywał, myślę, że on będzie strzelał. No ale to teraz możemy myśleć sobie, mówić tak, no jak Włodar by został, to by może odszedł Rosołek by poszedł do Górnika i by strzelił dwie bramki, Włodar by teraz nie strzelił, byśmy mówili to samo o tym. No ciężko to wytłumaczyć. Takie są decyzje jak i klubu, tak i zawodnika. Zobaczymy, co przyszłość okaże. Ale uważam, że trochę za szybko się pozbyto woda. A myślisz, że dla niego to dobry ruch? W twojej ocenie? Poprzedni? Dla Włodara, że odszedł do Górnika. No, ja myślę, że jeżeli będzie grał, a już rozegrał dużo więcej niż w Legii, to oczywiście, że tak. No niedługo sam. Na Legię trzeba być przygotowany. Nie każdy może wziąć piłkę tak, jak to zrobił Szymański, tak jak to zrobił Karbownik w młodym wieku. I nie każdy z tych zawodników będzie od razu topem. Może będzie taka sytuacja, że Włodarczyk i Mosur będą za 4 lata zawodnikami, których Legia ściągnie i będą grali dla Legii. Tak, tak może być, ale teraz trzeba im dać na tym najwyższym poziomie, trzeba im dać się ogrywać. Mosur i Łakom już w tej chwili w Ekstra. W klasie wyglądają co najmniej solidnie. No sporo tych, żeśmy zawodników odpuścili. Nawet z tej listy, Zjawiński, Olejarka, Cielemenski, Łakomy, Ojrzyński, prawda? Zjawa teraz Ciepiela. Do Widzewa poszedł. Ciepiela na razie wypożyczony. Ciepiela jest wypożyczony, tak. No to jeszcze okej, tak, ja rozumiem tą ścieżkę, że zawodników wypożyczamy. Większość tych zawodników, to ci zawodnicy już po prostu odeszli z Legii, tak, i oni już swoje kariery budują już poza Legią. Zaskoczony jesteś, że aż tylu z tej seriotki poszło do Ekstraklasy, na przykład do innych klubów. Podejrzewam, że jako pracownik Legii wtedy spodziewałeś się, że oni przez jedynkę przejdą, prawda? Spodziewałem się, ale tak jak powiedziałem, no ja myślę, że przede wszystkim w tej chwili głównym zadaniem Legii, żeby tacy zawodnicy nie uciekali, jest awans do drugiej ligi. I to może być klucz, żebyśmy utrzymywali takich zawodników jak Łakomy, jak Cielemenski, tych co w tej chwili wyczytałeś, tak? Że się zastanawiam, czy oni też nie mają takiego mindsetu, że to druga liga, ten trzeci poziom rozgrywkowy to trochę za nisko, że jak będziemy w drugiej lidze, czy nie będzie mówione, że potrzebny jest klub partnerski w pierwszej lidze. No, jeżeli są takie możliwości, to byłoby super, ale myślę, że dla takiego klubu, dla takiej akademii to jest minimum druga liga. Jeżeli byśmy... Cielemenski odszedł z Legii, nie wiem, 2 lata temu? Chyba tak. Czyli miał 18 lat.
Jeżeli dwa lata temu moglibyśmy stawiać na Ciele Męckiego w drugiej lidze, a to jest jeszcze większe, na pewno zdecydowanie większa jakość zawodników, inteligencja grania jest w drugiej lidze, a jeżeli w trzeciej lidze u nas. Znaczy ja uważam, że między drugą a trzecią jest przepaść w ogóle. To jest znowu następny level. I jeżeli byśmy mogli ogrywać takich zawodników młodych, to oni by tak łatwo, nie, tak szybko by nie odeszli. A już druga liga, no to już jest jednak poziom centralny i tam są inne mecze. Zobaczmy, co robią wszystkie akademie. Zagłębie Lublin w drugiej lidze. Dwa, tak? Lech Poznań próbuje atakować pierwszą ligę, bo chcą mieć jak najwyżej, mieć jak najdłużej swoich zawodników koło siebie. Krakowia ledwo co nie awansowała w ostatnich czterech meczach, przegrała, a tak to mogła też awansować do drugiej ligi. Wszystkie akademie widzą, że jest w tym coś dobrego. Śląsk, Wrocław tak samo. Tak więc myślę, że to jest klucz do tego, żeby uspokoić tych małolatów, tych młodych zawodników, adeptów na piłkarzy, że jednak będziecie grali na centralnym poziomie. Ja jestem ciekawy, bo za kilka lat, pewnie za 2-3, będziecie stali jako rodzina Saganowskich przed podobnym dylematem i decyzją jak rodzina Włodarczyków czy rodzina Mosurów, prawda? Bo to będzie was czekało. Jestem ciekawy, czy trzeci z synów byłego zawodnika zrobi tak jak dwóch poprzednich, czy też zostanie w Legii. Ale na dzisiaj na to odpowiedzi nie poznamy na pewno, bo to wszystko. Znaczy, jeszcze za wcześnie, żeby mówić w ogóle. Tak, prawda? Ale jeśli chodzi o mnie, to ja przede wszystkim to co Franek będzie czuł, chcesz walczyć, zostań. Ja przede wszystkim, co jest najważniejsze dla młodego zawodnika, co tydzień, żeby grał w mecz. To jest rozwój, to jest największy rozwój. Czy on dzisiaj będzie grał na poziomie ekstraklasy, czy będzie grał na poziomie trzeciej ligi, najważniejsze, żeby grał. A potem w wieku 20-21 lat, chyba że jest kozakiem, takie o tych zawodnikach, tak jak Karbo. Karbo też moim zdaniem niepotrzebnie wyjechał teraz. Mógł sobie zostać, zrobić sobie dobry top, renomę w polskiej lidze, grać na lewej obronie, a nie na szóstce, tak jak menadżer jego mówi, i zrobić większą karierę. Tam ogromna presja była też na wyjazd, chyba też ze strony klubu, ze strony agenta. To no właśnie, jak już sam wywołałeś, to... Nie, no, ja bym tak zrobił. Ja rozmawiałem o tym, że on niepotrzebnie. Buko, z tego co wiem, też nie chciał go puścić. Dajcie go, zostawcie go jeszcze rok, albo wypożyczcie. Ale chyba Buko... Dajcie go i dajcie go od razu do nas. Mnie się wydaje, że Włoko poniekąd tym stracił posadę. Tego już nie wiem. No. Tak mocno w tym temacie nie jestem, ale wiem, że właśnie tacy zawodnicy muszą grać, tak? Mhm. Śmiejesz się czasem pod wąsem, że tak powiem, jak widzisz Karbo non-stop zmieniającego klub i grającego dalej gdzieś na boku obrony, a parcie było takie na was, na Włoko i na ciebie w sumie, żeby grał na tym środku. Ale słuchajcie, gdyby on grał na środku, to on by nie dostał żadnego takiego transferu. I to jest klucz, to jest odpowiedź. Przecież on nie pojechał jako szóstka do zespołu, tylko ktoś przyjeżdżał i oglądał go na tej lewej stronie. Zresztą z tego co wiem, to na początku go próbowano na prawej obronie, tak? Cały czas. Więc nie wiem o czym jest temat, po co to mówić. Ja myślę, że wszyscy ci, co zarobili na tym chłopaku, powinni podziękować WK. Że go wstawił, bo ja byłem sam zaskoczony. Pamiętam pierwszy mecz pomiędzy sobą, graliśmy taką grę wewnętrzną, że Włoko go postawił na prawej obronie bodajże. I on wtedy w tej grze wewnętrznej, pomieszane składy były, strzelił dwie bramki. I mega wyglądał, mega. Pierwsze bramki widziałem, jakie strzela Karbo, tak? I on super wyglądał, z motorem brał piłkę od tyłu i nikt go nie mógł zatrzymać. Na lewej obronie też chyba nigdy nie miał tyle asyst, co miał na lewej ruranie, on tam miał tych asystów tak. Groma, nie grom, wiem, grom. 7 czy on coś. On idealnie próbował wejść do środka, złamać. Więc ja byłem zawsze mi się śmiać chciało, dlatego to takie dla mnie takie, ktoś coś na siłę chce coś powiedzieć, że ktoś jest mądrzejszy. A co wtedy stało za tą historią z Obradowiciem? No bo on przychodził na tą gwiazdę na lewą obronę, a w zasadzie nie istniał. Nie wypowiem się na ten temat.
Nie wiem, nie wiem do końca. Ja przy transferach naprawdę, mnie przy tych transferach nie było, to wszystko dyrektor sportowy razem z Bukurek, więc nie będę mówił czegoś, czego nie wiem. To ja mam pytanie o innego piłkarza, którego przyjście do Legii budziło. Ale jeśli chodzi o poziom, przepraszam, chodzi o poziom Obradowicza, no to nie dojechał, no. U nas po prostu prezentował się bardzo słabo. Czyli piłkarsko po prostu. Piłkarsko, tak, na pewno. Oczywiście. Nie widzę, nie znam żadnego trenera, który by miał jakościowego zawodnika i by go nie chciał wpuszczać. No. To o takiego jakościowego bym spytał. Juri Medeiros. Ja pamiętam 2-3 lata przed jego transferem, wypożyczeniem do Legii, miałem okazję być na meczu Boavisty. No i zrobił na mnie ogromne wrażenie. To, co potrafił piłkarsko, jak brał piłkę. No, on sam wtedy zdobył punkty dla Boavisty. Tutaj piłkarsko myślę, że on dojeżdżał. Czego zabrakło? Chimeryczny zawodnik, ale jeśli chodzi o aspekty stricte piłkarsko, jakość piłkarską, jedną z większych jaka była w Legii. To było, nie ulegało wątpliwości. Nie potrafiliście do niego dotrzeć? Czy nie dało się ale na tym etapie sytuacja taka, że my mogliśmy go chyba nawet zostawić. Już nie pamiętam dokładnie tej sytuacji, ale nie wiem, czy on chciał. Nie wiem, tam było chyba z 4,5 miliona odstępnego, ale czy może by można było przedłużyć? Nie, my chcieliśmy, żeby on został chyba, z tego co pamiętam. To w ogóle jakieś pytanie wpadło na Twitterze od Maćka Plewczyńskiego, nie wiem, czy to prawda, bo nie słyszałem o tym, ale że z Medeirosem miałeś jakąś awanturę na treningu. Czy to prawda? Ja z Medeirosem miałem awanturę na treningu? Nie wiem, widocznie jakaś pewnie plotka poszła, no ale to może, sprostowaliśmy. Może, bo po portugalsku to zrozumiałem i może mu coś odpowiedziałem, może tak. Nie pamiętam, no. Marek, masz coś na szybko, bo już patrzę. Tak, ja mam pytanie. Bo zdecydowaliście się na Slisza swego czasu, dość duży transfer wewnątrz ligi. Obecnie kibice dość często dyskutują, czy Slisz jest szóstką na miarę Legii, na pewno, czy jest szóstką do założeń Kosty. Co was przekonało do tego transferu? Bo pamiętam, że Vuko był dosyć dużym orientownikiem tego transferu i myślę, że też jego zdanie miało wpływ na to, że Sliszu do Legii trafił. Sliszu trafiał do Legii jako reprezentant Polski, jako młodzieżowiec i w tamtych czasach, kiedy my żeśmy go brali, no to myślę, że naprawdę bardzo dobrze wyglądał. Tak, to taka szóstka, takiej szóstki, którą wybieganej, rozbieganej, przy tym co mieliśmy Martinsza, mieliśmy Chorwata Antolicza, no to potrzebowaliśmy takiego zawodnika, który będzie spełniał tą rolę. Ale on jest chyba bardziej pod dwóch defensywnych, mi się wydaje, niż pod jednego. Bo wtedy ten drugi może być mniej mobilny, mam wrażenie. No tak, ale ten chłopak naprawdę czyścił nam bardzo dużo z fajnym uderzeniem. Wiem, że te koszty były olbrzymie jak na polski transfer młodego zawodnika, ale myślę, że Legia na nim jeszcze odrobi spokojnie ten... Ja się zastanawiam, bo ty mówisz dobrym uderzeniem. Ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz oddał w ogóle strzał. Coś przestał strzelać i miał jeszcze jedną rzecz, którą ja pamiętam z początków jego. Miał fajny przerzut krosowy, no nie? Który ostatnio coraz rzadziej stosuje. Jestem ciekawy, czy to wynika z założeń. On nam nie strzelił bramki, jak graliśmy tam przed tym meczem. Jakoś przegraliśmy wtedy chyba 2-0 przed jakimiś eliminacjami albo już po eliminacjach i chyba Sliszu nam strzelił właśnie z 30 metrów taką piękną bramkę. Na treningu widać wszystko, dużo więcej niż na mecz oczywiście. Można powiedzieć, że to treningowe jest, ale na pewno dysponuje niezłym uderzeniem. Teorię mam taką, że z Vuko po prostu, gdyby jeszcze tam rok przepracował, to by faktycznie poszedł za dobre pieniądze, ale teraz coraz trudniej będzie go sprzedać, bo też w moim odczuciu Kości nie do końca on chyba pasuje, wiesz, jako taka jedyna szóstka, która ma wyprowadzić piłkę, nie? No to nie, no to jest bardziej taki zawodnik do destrukcji. Tak, no w zeszłym sezonie najlepsze mecze rozegrał w europejskich pucharach i moim zdaniem to nie jest przypadek, bo on jest idealny do takiej gry, kiedy trzeba zabezpieczyć zespół. Zabezpieczyć, tak jest. Bo w tym jest fenomenalny. To. Przed nim można zrobić, postawić taką ósemkę, fałszywą szóstkę i tak. Można grać, tak. Wracając, jak żeśmy zaczęli ten poprzedni sezon,
Tak sobie myślałem, ty chyba czegoś takiego nie przeżyłeś jak ten poprzedni sezon, chociaż może najbliżej, najbliżej było chyba wtedy, co z Celtic żeśmy rozbili, awansowaliśmy do Ligi Europy, to z niej wyszliśmy, zdobyliśmy Puchar Polski, a skończyliśmy za Lechem, no ale to jednak skończyliśmy wtedy na drugim miejscu, a nie ledwo się utrzymując. Ale też pamiętam, nie, że... No, takiego sezonu to nie pamiętam, bo to ja nie pamiętam, żeby 8 czy ileś meczów z rzędu ktoś w Legii przegrywał, tak więc... Ale też chyba jak dołączałeś z WUKO do zespołu, to też trzeba było trochę reanimacji zrobić wtedy, prawda? Bo też... No tak, bo my żeśmy dołączyli do zespołu chyba na, nie wiem, na czwartym miejscu. Zespół miał straty 10 punktów do Lecha. Mhm. Żeśmy dogonili Lecha, tylko nie zauważyliśmy, że jeszcze po drugim torze jedzie Piast Gliwice. Bo żeśmy się zaoferowali tym, że przegoniliśmy Lech Poznań, a tu przeleciał koło nas... Można powiedzieć takie pendolino wtedy z Gliwic. Wszystko wygrali wtedy chyba. Wszystko wygrali do końca, tak więc ciężko było nam to złapać, no, ale w drugim sezonie się już udało. Prawdopodobne. A masz jakąś teorię odnośnie tego poprzedniego sezonu w wykonaniu Legii? Jak do tego doszło? Za dużo zmian w składzie? Czy co mogłem... Ja powiem tak. Za WUKO oddaliśmy zespół trenerowi Michniewiczowi, oddaliśmy zespół, który zrobił Mistrzostwo Polski po małych korektach. A później zespół, który został stworzony przez ludzi, gdzie nazwy już nie było, prawie bez pas z ligi. I go uratował, znowu WUKO go uratował. Tak więc no, teoria jest jedna, gdzieś ktoś coś zawalił, tak? Nie tylko zawodnicy, nie tylko trener, ale i dyrektorzy i wszyscy w klubie. Bo tak słabego, ja nie wiem tam jak to powiedzieć, ale ja nie pamiętam, no, będąc blisko piłki pierwszej ligi czy ekstraklasy, żeby tak Legia słabo wyglądała. Dobra, ale wy też jak weszliście, trochę czyszczenia szatni zrobiliście, jedną z, powiedzmy w cudzysłowie, z ofiar był Michał Kucharczyk. On się wtedy już zasiedział za bardzo, stracił optykę patrzenia, dlatego chcieliście go, że tak powiem, myślę, że się zasiedział i potrzebny był taki trochę wstrząs, że nie ma tutaj świętych krów. No i też takie, no, takie rzeczy bardziej w szatni, tak? Mm. No jednak Kuchy jest specyficzny, ma swoje pewne jakieś tam zasady, czy jakieś rzeczy, które no w pewnym momencie przestały nas już bawić i zaczęły nas to męczyć. Ja myślę, że wtedy dla tej szatni to bardzo dobre posunięcie. Z trenerem Michniewiczem jeszcze popracowałeś 2-3 miesiące, nie? To była praca, czy bardziej już byłeś na etacie? No właśnie, no, tak... dobrze powiedziałeś. Nie, ja z trenerem Michniewiczem nie pracowałem, siedziałem tylko. Można powiedzieć, że na początku pierwsze 2 tygodnie gdzieś tam próbował powiedzieć, pokazać, że gdzieś tam próbuje ze mną współpracować, ale też pracy nigdy nie było. Czy nie było jakiejś chemii, tak? Czy coś za tym stało innego? Nie było chemii, bo wszędzie wobec powiedziałem i zresztą trenerowi też powiedziałem prosto w oczy, że nie zgadzałem się z tą zmianą trenera Wukowicza, bo przy tak ważnym meczem my byliśmy bardzo dobrze przygotowani do tego meczu i tego meczu byśmy prawdopodobnie nie przegrali z Karabachem. No i stało się później jak się stało. Wracając do trzymania ciśnienia przez prezesa motoru, to był taki totalny brak ciśnienia. Dlatego nic mnie nie dziwi, jestem dalej uśmiechnięty. Słuchaj, mieliśmy też pytanie od Moniki. Czy podzielasz opinię kolegi z boiska, Radowicza, że 70-80% piłkarzy z obecnej Legii się nie nadaje? Nie. Nie uważam tam. Myślę, że tu potrzeba troszeczkę czasu. Oczywiście nie wszyscy są idealni, ale w każdej z tych szatni, nawet choćby naszej, gdzie żeśmy my robili Mistrzostwo Polski, było kilkanaście procent zawodników, którzy po prostu nie trzymali ciśnienia albo jakościowo nie dojeżdżali lub nie nadawali się na Legię, ale nie aż tak. Ale nie aż tak. Jak w ogóle przewidujesz, jak sobie patrzysz dzisiaj z boku, na jaką pozycję ma szansę Legia na koniec sezonu? Ja
Także, że tak byłem na meczu z Piastem. No nie był najlepszy mecz. No. Pierwsze 45 minut były najlepsze, tak? No ale to się dopiero rozkręca. Już czuć to, że już to ciśnienie tam już zaczynało się znowu mocne, duże robić. No ale to jedno zwycięstwo, teraz bardzo fajne zwycięstwo na Widzewie. W piątek jest Górnik Zabrze. Myślę, że wiadomo, co buduje zespół, co buduje drużynę. To nie ulega wątpliwości. Przychodzi nowy trener, są pewne nowe zasady. To jest wszystko, to jest proces, tak, do tego, żeby ta drużyna została drużyną. Mhm. Czyli tak na koniec myślisz? Myślę, że jednak Legia swoje zrobi. Ostrożnie top 3. Ja wiem, że w Legii się zawsze gra, to jest normalne. Szczerze mówiąc, to wydaje nam się, że racjonalne. Że racjonalne, to tak, dobre słowo. No. Ja w sumie chciałem, już tak trochę może skaczę po tematach, ale to już końcówka. Porównując treningi za Drogomira Okuki i Czesowa, które były cięższe. Jeszcze miałem Feliksa Magata, miałem świętej pamięci trenera Jeziorskiego. Jeszcze masz kolana całe, możesz chodzić. Nie mam. Z kolanami mam dużo tych problemów trochę, tak więc gdzieś tam jadę pograć gdzieś na jakieś charytatywne mecze, czy choćby tak jak teraz mówiłem o tym meczu na stulecie. No ale to już nie jest ta koordynacja, ani te kolana, ani te mięśnie. To który z tych czterech, których wymieniłeś, miał takie najbardziej hardkorowe? Najbardziej przeżyłem, bo byłem młodym zawodnikiem pewnie, to przeżyłem Feliksa Magata, tak? No, HSV. W HSV, tak, bo tam naprawdę, bo czasami potrafiliśmy biegać 2,5 godziny po lesie. Najśmieszniejsze w tym, że on był na początku zawsze i miał takie tempo porządne. To nie było tak, że on sobie stał z bliskiem, pił piwko i tak dalej, tak? Mieliśmy treningi po 3-4 godziny na płotkach jakieś różnego rodzaju. Tak więc jak ja przyjechałem do UKS-u, wróciłem po tych 4 miesiącach, no to miałem dosyć duże problemy z tętnem, z serduchem, bo tam byłem tak zajechany, nie dawałem rady, nie? A tutaj, no to już wiadomo, za trenera Stanisława Czerczesowa, no było kilka treningów takich mocnych, ale mnie tam to jakoś tak mocno nie przeszkadzało, a jak byłem za trenera Okuki, no to byłem akurat w tym momencie, gdzie wszystko wybuchło i zbudowałem sobie taką formę, gdzie później mogłem grać przez kilka lat poza granicami kraju. W ogóle, jeżeli chodzi o trenera Czerczesowa, to podkreślasz w wywiadach, że ma duży wpływ też na twój warsztat trenerski. Chyba chodzi o to zarządzanie, tak? Takie zarządzanie, takie postrzeganie, sprawiedliwość w szatni. Myślę, że trener Czerczesow takie fajne zasady pokazywał. Nie było gwiazd. A jak gwiazdy przychodziły, to zaraz były może nie kasowane, ale inteligentnie, po inteligentnej rozmowie wiedziało, o co chodzi trenerowi. Mhm. A z tych trenerów z zagranicy, z którymi pracowałeś za granicą, to których najlepiej wspominasz? Masz takich, na których się wzorujesz? Albo coś sobie od nich po prostu wziąłeś, tak? No z tymi, co na pewno z tymi, co za granicą pracowałem, tak? Był trener z Atromitos z Grecji, był fajny trener z Alan Pardiu, a takie elementy, takie na przykład rozruch, czy na przykład Alan Pardiu kiedyś do mnie powiedział z Southampton, żeby po prostu nie bać się przed szesnastką, to jest twoje, robić tam co uważasz, żeby nie bać się wchodzić w dribbling, żeby nie zabierać to ofensywnym zawodnikom, takie rzeczy gdzieś tam, coś co mi się przypomni, to mówię. Jak na ich tle wypadał, nie wiem, Jan Urban, Henning Berg czy Vuko? Dla mnie tak samo powiedziałem. Ja uważam, że my polscy trenerzy jeszcze nie dostaliśmy, nikt nie dostał takiej szansy, żeby wyjechać za granicę, żeby potrenować w Bundeslidze. Miałem taką nadzieję, że jakiś z dużym, dobrym nazwiskiem, któryś z Piszczek, Błaszczykowski,
oni gdzieś pójdą w tą trenerkę i trochę przetrą te ślady tych polskich, polskiemu trenerowi, tak? Też myślałem, że trener Nawałka gdzieś pójdzie wysoko i coś zrobi, bo naprawdę my też robimy taką samą robotę jak ci trenerzy. Może mają troszeczkę więcej jakości wśród zawodników, więcej dyscypliny, więcej zawodostwa, ale żaden z tych trenerów na pewno nie mógłby się powstrzymać swojego warsztatu. 20 lat temu ja liczyłem, że Wałdoch, Koźmiński, oni będą takimi trenerami, to teraz liczymy na Piszczka i Błaszczykowskiego, no mam nadzieję, że któryś w końcu nam się faktycznie objawi, no bo to też by chyba pociągnął trochę polską Chodzi piłkę, o to, że nie? Na pewno ci zawodnicy z takimi nazwiskami w Niemczech na pewno są w stanie dostać pracę, tak, a może ktoś wtedy by uznał, że w Polsce jednak są jacyś trenerzy, którzy mogą też coś takiego zrobić. No bo no. Jeżeli popatrzymy przez na Chorwatów, na Serbów, to bardzo dużo ich pracuje. Co, powiem ci, no, przydałby się na pewno sukces międzynarodowy, no bo jak Czechów pociągnęły sukcesy międzynarodowe drużyn, tak? Gdzieś, klubowych. No, tak, klubowych. Mówię o klubowych. No, tak, wtedy masz trampolinę, że jednak potrafisz zarządzać i grać na europejskim poziomie z rywalami i wyeliminować kilku. Na ten moment czekamy na takiego trenera, który wprowadzi w tej chwili pewnie największą szansę w takim rankingu popularności pewnie ma Papszun, tak? Tak, tak. Zobaczymy, jak sobie poradzi teraz ze Slawią. Ale to myślę, że to też musi pewnie kilka takich, znaczy na razie jeszcze nic, znaczy nawet nie awansował no właśnie, do na razie europejskich to nie ma pucharów teoretycznie, tak, więc musiałby chyba kilka lat awansować do pucharów, bo jeden sezon to raczej to może jest za mało. No, ale to jest tak, to są takie momenty, że właśnie taki raz, jeden taki strzał może zadecydować o czymś większym, tak, bo to jeżeli... Gdzieś w Europie zobaczy, no, polska ekstraklasa jest jak się na nią patrzy, wszyscy dokładnie wiemy. Raków Częstochowa jest klubem, jakim jest, nikomu nic nie ujmuje, no, ale w Europie to jest żaden klub, tak. Jeżeli mam nadzieję, że dojdzie do tego, że przejdą Slawię Pragę, to tak jak mówisz, zgadzam się z tym, że może takiego Papszuna ktoś w Europie... Nawet zrywali, no nie? Zrywali, tak. Zobaczysz, kurczę, to był fajny mecz, bardzo dobrze ułożony zespół, więc to może być klucz. Marek, jakie plany na przyszłość? Czekasz teraz na jakiś telefon? Tak, dokładnie. Czekam na jakiś telefon. Mam nadzieję, że coś się wydarzy, że ludzie jednak docenią to, że w 10 miesięcy jednak ten baraż, finał w baraży był. Zostaliśmy rzuceni, zostałem rzucony na niepłytką wodę i uważam, że nieźle mi poszło. Powiedziałeś, że jako zawodnik jesteś spełniony. Jakie cele jako trener sobie stawiasz? Ja bym chciał wyjechać za granicę, tak? Jako trener Polski chciałbym wyjechać za granicę, chciałbym też pokazać w Polsce, być trenerem w pierwszej lidze, być trenerem w ekstraklasie przede wszystkim, poprowadzić kilka zespołów, zbudować sobie markę jak zawodnikiem, tak samo jak zawodnikiem byłem. To już ostatnie. Pierwsza liga cię interesuje, ekstraklasa, czy z drugiej ligi ciekawy projekt też? Z drugiej ligi też i to nie musi być ciekawy projekt, bo już w jednym ciekawym, długim projekcie byłem. Okej, rozumiem. Nieoczywiste miejsca mogą być ciekawe, prawda? może też ktoś, gdybym zrobił ten wynik w takiej drużynie, która by nie miała takich niby dużych projektów i to by nie było to słynne No Limits, to może inaczej byśmy dzisiaj, może bym był dalej gdzieś zatrudniony w jakimś innym zespole pierwszoligowym czy ekstraklasy, bo ten odcinek byłby inny. Mhm. Słuchajcie, zostawcie jakiś komentarz, tam suba, lajka. Gwiazdkę na Spotify. Będziemy bardzo wdzięczni. W piątek, czyli jutro, bo puszczamy w czwartek ten odcinek, w piątek 20:30 mecz z Górnikiem Zabrze na Łazienkowskiej 3. Zapowiada się fajna frekwencja, fajny wieczór. Tak, mam nadzieję, trzecie z rzędu. Osiemnastka starucha, więc będzie ciekawie na trybunach. A mecze z Górnikiem zawsze są fajne. Starucha, mimo że osobiście nie poznałem, to wszystkiego dobrego. Naszym gościem i waszym gościem był Marek Saganowski. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Dzięki. Dzięki. Dzięki, trzymajcie się. Dzięki.